Cześć kochani, no to ruszam z 5 minutówką, czyli takim krótkim filmem, w czasie którego nastawiam zegarek na dokładnie 5 minut, żeby w tym czasie zdążyć powiedzieć coś, mam nadzieję, że inspirującego i dla Was zachęcającego. Dzisiaj chcę mówić o tym, że czasami nie ma ty, jesteśmy tylko my, czyli liczba pojedyncza w zaskakujący sposób zamienia się w liczbę mnogą. Po czołóweczce wyjaśniam o co chodzi. Jest w pierwszym rozdziale Ewangelii Jana, zaraz w pierwszym rozdziale opisana scena nawrócenia Natanaela. Natanael to był taki sceptyk, którego pewnego dnia spotkał Filipa. Filipa rozentuzjazmowanego, rozentuzjazmowanego ucznia Pana Jezusa, który dopiero co właśnie został powołany i mówi do Natanaela, że znaleźliśmy Mesjasza. Pochodził z fajnego miasta, z kany galilejskiej Natanael. To było tak duże miasto, wspominali o nim starożytni, wspomina o nim Biblia hebrajska, więc taką pogardą mówi, co może być z dobrego Nazaretu, z osady, której w ogóle starożytni nie wspominają, gdyby nie to, że pochodził z niej Jezus, to nie byłoby żadnych starożytnych świadectw na jej temat. Niemniej, Natanael spotyka się z Jezusem, tam przeżywa swoje nawrócenie rzeczywiście wydarza się coś, co, co było wyjątkowe dla Natanaela. I Jezus mówi: Wow, uwierzyłeś, bo zobaczyłeś. Zresztą chciałbym przeczytać ten fragment, taką dzisiaj dużą Biblię przytachałem. Wtedy Jezus powiedział: Wierzysz, ponieważ powiedziałem ci, ujrzałem cię pod drzewem figowym. Zobaczysz jeszcze więcej. I powiedział mu: I to jest bardzo ważny zaimek, I powiedział mu: Uroczyście zapewniam was. Uroczyście zapewniam was: ujrzycie niebo otwarte, także aniołów Boży, którzy będą wstępowali, wstępowali na syna człowieczego. Widzicie, tam jest taka zaskakująca zmiana liczby. Pan Jezus powiedział mu: Uroczyście zapewniam Was. I to jest takie dziwne, no bo ile nagle się tych Natanaeli zrobiło, skoro Pan Jezus powiedział to Mu? E, dlaczego Pan Jezus mówi do Natanaela w liczbie mnogiej? Wiecie, myślę sobie, że, że oprócz tego, że to tak może jakaś redakcyjna niespójność, może, może jakieś ten, to tam jest jednak w tej zmianie zaimków taka głęboka myśl. Że Jezus powiedział to do Natanaela, ale to, co powiedział do Natanaela, powiedział do wszystkich uczniów, powiedział do wspólnoty, że zobaczą wielkie rzeczy, zobaczą Syna z człowieczego w potężnej chwale, otoczonego aniołami. I, i teraz, jaki z tego wyciągam wniosek na dzisiejszy dzień, bo tymi pięciominutowkami chciałbym was zainspirować do takiego dobrego, dobrego przeżywania dzisiejszego dnia blisko Pana Boga. Są pewne rzeczy, które mimo, że Pan Bóg do nas mówi indywidualnie, to przeżyjemy je tylko we wspólnocie, tylko razem z innymi. I w tym sensie te rzeczy się dzieją tylko wtedy, kiedy liczbę pojedynczą zmieniamy na liczbę mnogą, i kiedy. Mimo, że my to odbieramy od Pana Boga indywidualnie, to one dzieją się, kiedy jesteśmy z innymi. I to dotyczyło tego tej obietnicy zobaczenia Syna Bożego w potężnej chwale dla Natanaela. To zobaczycie wy wszyscy, drodzy uczniowie, mówi Pan Jezus. Chociaż rozmawia tylko z jednym swoim uczniem, to to dotyczy całej wspólnoty. Więc dzisiaj tak chciałbym, żebyśmy... Tym fragmentem byli zainspirowani do wdzięczności za wspólnotę, za kościół, za, za miejsce, którego jesteśmy częścią, dla, ze z taką głęboką świadomością, że gdyby nie ta liczba mnoga, gdyby nie ta wspólnota, to pewnych rzeczy w życiu duchowym nigdy byśmy nie zobaczyli. Ale właśnie one są dla nas widoczne i dostępne wtedy, kiedy jesteśmy my, a nie wtedy, kiedy jestem tylko ja. Więc to jest taka siła wspólnoty. Oczywiście wiem, że Pan Jezus do Natanaela mówi o pewnej tajemnicy, która była tylko między Nim a Natanaelem, więc myślę sobie, że dla równowagi drugą pięciominutówkę zrobię o tym, co w modlitwie przeżywamy samemu, i nikt nie musi o tym wiedzieć, i może to być niedostępne dla innych. A dzisiaj chciałem Wam tylko powiedzieć, że są pewne rzeczy, które są dla nas niedostępne, kiedy jesteśmy sami, a doświadczyć ich, a zobaczyć je możemy tylko we wspólnocie, bo one dzieją się w liczbie mnogiej. Miejcie dobry dzień, pamiętajcie o subach, pamiętajcie o lajkach, pamiętajcie o swojej obecności na tym kanale i rozsyłaniu tego dalej. Zostało mi jeszcze kilkanaście sekund, więc zdążę. Wczoraj dostałem niesamowity mail od osoby, która napisała po 27 latach: Na nowo szukam swojej drogi do Pana Boga, właśnie dlatego, że ten kanał gdzieś zachęcił mnie, zainspirował do tego, żeby, żeby na nowo szukać Bożej obecności, Bożego prowadzenia w swoim życiu. Więc proszę udostępniajcie to znajomym, udostępniajcie to przyjaciołom, bo wierzę, że mówienie o Ewangelii tutaj w sieci ma sens i robi dobrą robotę. Dzięki za waszą obecność. Mi już minęło 5 minut do zobaczenia. Miejcie dobry dzień.